Witam Was w dzisiejszym filmiku, który pojawia się nie bez problemów technicznych. Wiem, że mamy bardzo nudne tło, ale ja zrobiłam ostatnio przemeblowanie, teraz jestem na swoim łóżku i przez ostatnie 40 minut próbowałam ustawić kamerę tak, żeby nie świeciło mi w twarz ogromne słońce i żeby cokolwiek było widać. Efekt jest tego taki, że po tych 40 minutach ja jestem zirytowana i wkurzona, zmęczona, a słońce teraz akurat zaszło za wielkimi chmurami. Fajnie. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców maja. To już jest maj. To tak szybko ten rok mi leci. Nie wiem, czy Wam też, ale ten rok leci mi wyjątkowo szybko. Dobra, zaczniemy od ulubieńców pielęgnacyjnych. Mam dwa. Jeden z nich to jest jajeczko, kółeczko, jajeczko EOS, IOS. Ja mam wiczokrzew, zapach, smak. Lubię ten produkt, ponieważ ma bardzo wygodny sposób użycia. Nie trzeba wkładać do niego paluchów, po prostu go odkręcacie, aplikujecie i zamykacie. Jest bardzo dobrze wykonany, nie otwiera się w torebce. Wydajność jest po prostu lecie nieziemska. Wydaje mi się, że jakoś niecały rok temu, albo rok temu już, i powiem Wam, że nie używam go codziennie od tego czasu, jak go dostałam, ale od jakichś 3 miesięcy używam go codziennie i jest naprawdę rewelacyjny. Wiem, że w Polsce już go można dostać, nie wiem czy stacjonarnie, ale na pewno IOS otworzył polską podstronę. Kolejna rzecz to będzie rzecz z Rossmana i jest to krem pod oczy firmy Alterra i to jest jakiś z biowinogronami. Powiem Wam, że ja go uwielbiam. Zapach jest bardzo, bardzo przyjemny. Ja w ogóle za kosmetykami Alterry przepadam ogromnie. Fenomenalnie nawilża, nie podrażnia skóry, nie przesusza. Powiem Wam, że jest świetny. Jak na razie jest wydajny, ja go używam codziennie od jakichś 2 miesięcy i zużycie jest bardzo niewielkie. Cena też jest przyzwoita, ponieważ jest niska. Jeśli on będzie wydajny, no to w ogóle w porównaniu do wydajności cena będzie bardzo, bardzo niziutka, także polecam. Mam 6 rzeczy kosmetycznych. Pierwsza rzecz to jest lakier, który mam obecnie na paznokciach. Pokazywałam go w swojej kolekcji lakierów, którą podlinkuję na dole. To jest lakier z firmy Golden Rose z serii Wow i to jest numerek 13. I to jest taki brudny, troszkę brudno-fioletowo-szary kolor. Mój współlokator oczywiście akurat teraz wrócił, chociaż nie było go 4 dni w domu i teraz będzie darł mordę. Jakby nie mógł zamknąć drzwi. Jezus, czy widać po mnie, że jestem poirytowana? Świetna pigmentacja, rewelacyjnie się utrzymuje, nic nie odpryskuje. Jestem naprawdę tymi lakierami pod wrażeniem. Ich koszt jest ogromnie mały. Później mam 2 rzeczy z firmy NYX. Obie dostałam i to jest... Dziękuję, mamo i Maciek, dzięki. Pierwsze to jest Jumbo Eye Pencil. Ja mam ją w kolorze 604 Milk. I powiem Wam, że ja mam ją dzisiaj na linii wodnej i ja już wiem, dlaczego te gratki robią taką furorę na YouTubie. Robiły chyba. Nie wiem, czy nadal robią. Ale są po prostu fenomenalne. Są mięciutkie, są... Znaczy, ta, którą mam przynajmniej, jest super miękka, jest rewelacyjnie napigmentowana. Na linii wodnej utrzymuje się wyśmienicie i bardzo też fajnie działa na podbicie do tych cieni ze słabszą pigmentacją jako baza na całe oko. I kolejną rzecz to jest Soft Matte Lip Cream w kolorze Milan. I też wiem, dlaczego to robiło taką furorę, bądź robi. Ponieważ produkt jest fenomenalny, utrzymuje się na ustach genialnie. Ma... Jezus, zapach jest po prostu zabójczy. Pachnie dla mnie taką wanilią, jagodą, nie wiem coś. Nie zauważyłam przesuszania ust. Utrzymuje się rewelacyjnie, wygląda na ustach bardzo fajnie i polecam. Mam jedną kredkę tutaj, to jest kredka z Essence i to jest Essence Long Lasting Eye Pencil w kolorze 05 C'est La Vive. I to jest kredka w odcieniu srebrnym, dokładnie srebrna kredka. I ja Wam powiem, że ja jestem nią po prostu zachwycona, ona jest już przeze mnie do połowy zużyta, naprawdę po prostu jest rewelacyjna. Może nie jest najlepsza jakościowo, nie utrzymuje się cały dzień, troszeczkę później traci ten swój kolor, ale też nie widziałam, żeby się, wiecie, kruszyła gdzieś tutaj, więc nie wiem na jakiej zasadzie, ona się chyba po prostu troszkę utlenia na tym oku. Jednak kolor jest świetny i oko wygląda bardzo tak nietypowo z nią, więc
Tak, duży plus. No i też jest tania, bo to jest w końcu esens. I później dwie kolejne rzeczy to są pomadki. To są pomadki obie z Golden Rose. Jedna to jest Golden Rose Vision Lipstick. I to jest numerek 125 i słuchajcie, ja po prostu jestem całkowicie zakochana w tym kolorze. To jest taki śliwkowy, nie, fioletowy, taki trochę buraczkowy kolor, dość ciemny. One nie pachną aż tak fajnie. Ja miałam ją na imprezie rodzinnej 2 tygodnie temu, jak byłam w Polsce i powiem wam, że ona utrzymywała się rewelacyjnie. Ja tam jadłam, piłam, dużo rozmawiałam, także powiem wam, że naprawdę, naprawdę fajnie. Musiałam ją zaaplikować chyba z 3 razy, od godziny 18 do godziny 5 rano. Tak więc, no sami stwierdźcie, czy to jest dla was dobre utrzymywanie się, czy nie. Jak dla mnie jest naprawdę okej. I też fajnie równomiernie się zjadała, więc nie było problemu. I druga to jest z serii osławionej po prostu na YouTubie Golden Rose Velvet Matte Lipstick i to jest kolor 20 i to jest to, co mam aktualnie na ustach. I to jest taka czerwień winna, taka burgundowo-czerwona winna czerwień burgund. Nie wiem, jak to opisać. Mam ją dzisiaj na ustach i pod to mam tylko transparentną konturówkę z Essence. Jestem po prostu rewelacyjna. Moim zdaniem ona troszeczkę przypomina mi z wyglądu tą szminkę Kate Moss 107, ale tamtej szminki nie miałam z Rimmela, więc nie wiem. Jeśli ktoś miał obie, to napiszcie mi, czy dobrze mi się wydaje. I to jest tyle, jeśli chodzi o kosmetyki. Następne dwie rzeczy to są może książki. Przejdźmy do książek. Mam tutaj dwie książki i omen nomen obie są od youtuberów. Zaczniemy może od tej bardziej rozpoznawalnej, to jest książka Zoe Girl Online. Ja o niej mówiłam w holu. Powiem wam, że naprawdę mi się ta książka spodobała i z niecierpliwością oczekuję drugiej części. To jest coś typowo lekkiego, to jest coś typowo dla nastolatek, jak to ludzie opisują. Ja się z tym zgodzę, to nie jest ciężka książka, to nie jest książka, nad którą trzeba dużo myśleć. To jest fajna książka, żeby się zrelaksować, żeby się oderwać od świata, od problemów i od wszystkiego. I właśnie za to aż tak mi się spodobała, że jest to coś lekkiego, coś przyjemnego i po prostu czemu by czegoś takiego od czasu do czasu nie przeczytać. Autorką jest Zoe Sack, znana tutaj na YouTubie. Jeśli ktoś jej nie zna, w co nie wierzę, to kanał zostawię na dole. Warto, moim zdaniem warto. I można ją dostać w Biedronce za 25 zł, przynajmniej ja ją tam kupiłam. I druga książka to jest książka, która podobała mi się jeszcze bardziej. Co ja jestem największą fanką Zoe, jaką znam. Ja jestem z nią od samego początku i... Dużo w moim życiu zmieniła, także wiele jej zawdzięczam, ale jednak ta książka, którą wam teraz pokażę, jest lepsza. I jest to książka Work in Progress Conor Franta. Conor też jest jednym z moich ulubionych youtuberów. Conor miał taki kanał razem z innymi 5 chłopakami i razem tworzyli O2L, który był największym kanałem kolaboracyjnym na YouTubie, który niestety już nie prowadzi dalej swojej działalności. Conor nadal nagrywa sam u siebie na YouTubie i to jest autobiografia. I on tutaj porusza różne tematy, mówi o swoim dzieciństwie, mówi o tym, jak odnajdywał siebie, ponieważ jest homoseksualistą, mówi też o tym. Jest dużo zdjęć, jest dużo opowieści, także ja naprawdę, naprawdę tą książkę polecam. Ona daje dużo do myślenia. To jest taka książka, która spowodowała, że chciałabym się jeszcze bardziej cieszyć z małych rzeczy i cieszyć się życiem. On też dużo tutaj mówi o nieprzejmowaniu się innymi ludźmi i opiniami na swój własny temat. Naprawdę, naprawdę tą książkę polecam bardzo. Nie wiem, jak jest z jej dostępnością w Polsce, niestety nie wiem, czy nie trzeba będzie jej zamówić online. Nie wiem też, czy jest przetłumaczona na polski, szczerze w to wątpię, ale naprawdę wszystkim polecam tą książkę przeczytać. Mam mi tylko dwie rzeczy, takie do pokazania fizycznie, jak zwykle. I to są rzeczy ciuchowe. Pierwsza z nich to jest taki oto wielki szalik. I on jest dwustronny. Z jednej strony ma kratę,
taką czerwono-granatowo-czarną, a z drugiej strony ma taką mniejszą troszkę kratkę czarno-białą. Ja go zazwyczaj, dobra, nie będę kłamać, 90% przypadków noszę go na tej stronie czerwonej i dlatego ten szalik kupiłam. Ten szalik pochodzi z firmy Sheinsight. Na temat tej firmy po jednym zamówieniu, jakie zrobiłam, mam mieszane uczucia, więc na razie nie będę się wypowiadać. Sam sweter jest fajny, parę nitek z niego wypadło, ale oprócz tego jest jakościowo naprawdę, naprawdę przyjemny. Jest to rzecz, której co prawda na sobie nie miałam założonej, jeśli chodzi o wyjście, ale nie omieszkam jej tutaj pokazać, ponieważ według mnie są to najpiękniejsze buty, jakie w tym momencie posiadam. I są to te oto buty. Ja wiem, że one nie wszystkim przypadną do gustu. To są buty na bardzo... Ja w ogóle mogę wam pokazać tylko jednego, mogę, dzięki. Są to buty na bardzo dużej, białej platformie, holograficzne, z paskami. Są przewygodne, ponieważ ja w nich chodziłam cały dzień, jak je dostałam. Leżałam w nich w łóżku, robiłam fotki. Jestem po prostu, no, są cudowne. Kosztowały mnie 9,90 funta. Zapłaciłam, albo trochę mniej, zapłaciłam 10 funtów, czy 11 funtów razem z przesyłką. Na stronie Boohoo, jeśli nie znacie tej strony, to też link będzie na dole. Powiem wam, że ja jestem naprawdę, jestem w nich po prostu tak zakochana. Są bardzo dobrze wykonane. Nie śmierdzą jakąś taką, wiecie, chińszczyzną i... Super, naprawdę, naprawdę, no jest, jak ja się cieszę z nich. Kłamałam, mam jeszcze jedną rzecz, bardzo niezbędną do życia. Jest to coś takiego, to nie wiem, jak to się tak naprawdę nazywa. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, czy to ma jakąś nazwę. Jeśli ma, to napiszcie mi na dole. To jest taki baniak, który ma tutaj coś takiego do nalewania napoi. Czyli po prostu od razu z tego możecie nalewać wodę do szklanki, czy tam jakiś inny napój, który sobie tam wlejecie. Tutaj się mieszczą 2 litry, macie taki mniejszy otwór, albo możecie odkręcić całą tą zakrętkę, że tak powiem. I on, ja akurat wzięłam wersję różową i ja go kupiłam, słuchajcie, w funciaku, więc kosztowało mi to 1 funta i ja to odstawię po to. I powiem wam, że naprawdę to jest fajny wynalazek, ponieważ nalewacie sobie, powiedzmy, raz dziennie te 2 litry wody i wypijacie wszystko, jeśli macie to obok siebie, bo pamiętacie, żeby tą wodę wypić, więc nawadniacie organizm, co jest bardzo ważne i wchodzi wam na plus, a po drugie macie zawsze to przy sobie i nie musicie latać i tak dalej, więc zawsze jest to blisko i pod ręką, co też moim zdaniem jest dość ważne. Nie będzie nawet 3 piosenek, będą tylko 2 piosenki w tym miesiącu, oh well. Jeśli chodzi zaś o film, będzie to Pitch Perfect 2, który aktualnie jest teraz w kinach, z tego co mi się wydaje jeszcze jest. Przynajmniej powinien być. Ja to widziałam z Jurką też jakoś 2 tygodnie temu. Ja jestem zakochana w pierwszej części. Ja po prostu znam cały film od linijki do linijki praktycznie na pamięć. Uwielbiam, nawet nie wiem dlaczego, ale po prostu ten film... No, uwielbiam i tyle. Druga część była po prostu rewelacyjna. Jeśli chodzi o piosenki, podobała mi się mniej, ale jeśli chodzi o całą resztę, o dowcipy, o w ogóle wykonanie, to chylę czoła, bo była rewelacyjna. Ja parę razy płakałam ze śmiechu, także naprawdę polecam wam pójść do kina, a jeśli nie ma tego w kinie, coś mi tu lata, a jeśli nie ma tego w kinie, to polecam wam to ściągnąć, kupić, obejrzeć. Będą to 2 piosenki, tak jak powiedziałam. Pierwsza z nich to będzie I don't fucking care. Jest to piosenka wykonawcy Black Bear. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense. But I don't fucking care. Więc to na pewno będzie to. Oczywiście link do Spotify znajdziecie na dole, tam w playliście ta piosenka jest. I druga piosenka to będzie piosenka tego samego wykonawcy. I będzie to piosenka 90210. Yeah.
Starbucks. In a line of credits, high, high as the line, get some better credit card cuts. So in love with the scene. To jest na tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców w tym miesiącu. Dajcie mi znać, co byście lubili w tym miesiącu na dole w komentarzach i czy coś z tego, co ja lubiłam i u Was się sprawdziło. Jeśli filmik się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Tak jak zawsze, jeśli jesteście nowi na moim kanale, witam serdecznie i zasubskrybujcie tutaj, żeby być na bieżąco. Wszystkie moje social media, takie jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, blog, Spotify, wszystko będzie na dole, wedą, Boże, wystarczy rozwinąć i tam są wszystkie linki. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku.